Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, jestem autorem loga Pan Grono, a w tym filmie będę opowiadał. No sami już chyba widzicie, o czym będę opowiadał. Będę opowiadał o whisky. A whisky to zdaniem wielu alkohol prawdziwego mężczyzny. Co musisz wiedzieć, gdy zaczynasz przygodę z tym trunkiem? Właśnie o tym się dowiesz z tego filmu. Zapraszam do oglądania. Nigdy nie byłem fanem alkoholu. Jako nastolatek traktowałem go jako środek poprawiający zabawę. Alkohol nie musiał być dobry, miał po prostu spełniać swoje zadanie. Dziś oczywiście jest już inaczej. Lampka wina do kolacji czy dobry szampan raz na jakiś czas sprawiają mi szczególną przyjemność. Nie lubię smaku mocnego alkoholu i dotychczas szkocką piłem głównie w drinkach. Kiedy jednak dostałem zaproszenie na degustację whisky, nie mogłem odmówić. Całe wydarzenie zapowiadało się, jako gratka dla zmysłów. Poza tym przyjaźnię się z kilkoma amatorami whisky, więc chciałem poznać sekrety tego trunku, żeby lepiej zrozumieć o co tyle szumu. I tak za sprawą tego wydarzenia zostałem wprowadzony w świat whisky. Opowiedziano mi o tym jak whisky powstaje i jakie są jej rodzaje. Miałem okazję spróbować wielu gatunków destylatu i zauważyć różnice między nimi. Teraz zdobytą wiedzę chciałbym przekazać właśnie Tobie. Zacznijmy zatem od historii whisky. Alkohol ten pochodzi prawdopodobnie z Irlandii, gdzie znany był co najmniej od XV wieku. Stosowano go początkowo jako remedium na różne choroby, nazywany był wodą życia, z gaelickiego whisky bath. Później używano nazwy whisky, a już w 1736 roku utworzona została nazwa whisky. Również w Szkocji wytwarzano whisky co najmniej od XV wieku. Jeśli liczyłeś, że rozstrzygnę tu spór o to, który kraj jest prawdziwą ojczyzną whisky, Szkocja czy Irlandia, no to muszę Cię zmartwić. Nie zamierzam toczyć wojny ani z jednym, ani z drugim narodem. Na wyspach przez wieki wytwarzano Wyznano whisky w wielu domowych destylarniach w 1707 roku na terenie Anglii i Szkocji. Nałożono wysoki podatek na wszystkich, którzy produkowali whisky. Oferona, oferowano nawet nagrody za wskazanie nielegalnych bimbrowni. Niektórzy producenci tak księżycówki donosili na siebie nawzajem, by zgarnąć te nagrody no i wybudować jeszcze większe zakłady produkcji nielegalnej whisky. A w 1823 roku praktycznie skończyły się czasy gorzałki pędzone na świetle księżyca. Odtąd każdy za niewielką opłatą mógł sam wytwarzać alkohol. Był to początek wielu gorzelni, które istnieją aż do dzisiaj. Obecnie whisky jest jednym z najważniejszych produktów eksportowych zarówno Szkocji jak i Irlandii. Ale początkowo był to trunek biedoty. Kilka wieków temu dżentelmeni o wiele bardziej cenili koniak. Wszystko zmieniło się, gdy w połowie XIX wieku plagi owadów spustoszyły europejskie winnica. Koniak produkuje się przecież z moszczu, z winogron. Gdy zamożnym ludziom zabrakło ulubionego alkoholu, sięgnęli po whisky i w końcu się do niej przekonali. A czy picie single malt czy blended? czyli mieszano whisky z różnych destylatów. Na początku wszystkie whisky należały do kategorii single malt. Single malt to whisky destylowana w jednej destylarni z jednego tylko rodzaju słodu jęczmiennego. Niektórzy uważali ten typ alkoholu za szorski w smaku i mało wyrafinowany. Dlatego zaczęto tworzyć mieszanki i tak powstawały pierwsze whisky z kategorii blended. Do produkcji blended whisky używa się różnych destylatów. W ten sposób starano się uzyskać napój łagodniejszy. Zrewolucjonizowało to rynek whisky i stworzyło nowy zawód mistrza kompozycji whisky. Mieszając kilka różnych destylatów można uzyskać niepowtarzalny smak. Dziś jednak whisky typu blended nieco spowszedniała. Pojawia się moda na single malta. Tego rodzaju trunek często ma wyrazisty smak charakterystyczny dla konkretnego regionu. Jeśli do tej pory piłeś tylko mieszan Koniecznie spróbuj Single Malta. To wcale nie taki wielki wydatek, za nieco ponad 100 zł. możesz już kupić 0,7 litra dobrej, na przykład 12-letniej whisky. A czy whisky, czy whisky? Oficjalnie nazwę whisky może nosić jedynie alkohol wytwarzany w Szkocji. Whisky z kolei to trunek, który powstał. Poza tym krajem najwięcej whisky wytwarza się w Irlandii, USA i Japonii. Jak powstaje unikalny smak whisky? Na finalny smak wpływa bardzo wiele czynników. Produkcja zaczyna się od zebrania jęczmienia, który poddaje się słodowaniu. Fermentacji. Dalej ziarna moczy się w lokalnej wodzie. Jej jakość może znacząco wpływać właśnie na smak whisky. Po dalszych zabiegach zboże można podwędzać dymem torfowym lub innym opałem. To nadaje whisky charakterystyczny aromat. A teraz czas na destylację przeprowadzaną w alembiku. Jest to aparat, który przypomina dużą miedzianą gruszkę. Każda gorzelnia ma charakterystyczny dla siebie kształt alembiku i wpływa on na Ostateczny smak whisky. Podobno wydłużona szyja aparatu daje alkohol lekki, a krótka, cięższy i gęstszy. No, mamy już whisky, ale nie spieszmy się jeszcze. Destylacja musi dojrzeć w drewnianych beczkach. Według prawa, whisky można sprzedawać po trzech latach leżakowania. Najbardziej jednak cenione są te, które na konsumpcję czekają przynajmniej. 12. Szkocka spoczywa najczęściej w beczkach po Sherry, Bourbonie, a czasami w tych po Porto lub innym winie. Ma to duże znaczenie dla smaku whisky, podobnie jak czas i miejsce dojrzewania. Używane do tego procesu beczki wykonane są z co najmniej 80-letniego dębu. No a jak pić whisky? Tak jak lubisz. Często słyszę opinię, że whisky z kolą to Profanacja. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Uważam natomiast, że warto sprawdzić i inne sposoby na whisky. Wiele osób pije whisky tylko z kolą. Dlaczego? Pewnie smak czystej szkockiej jest za mocny, może lubią słodycz, coli, może dotychczas próbowali tylko tanich mieszanek. Nie każda whisky taka jest, naprawdę warto poszukać czegoś dla siebie. Przygodę z dobrą whisky warto zacząć od starszego destylatu, na przykład od dwunastoletniego. Który cechuje się delikatnym smakiem. No i w tym momencie muszę się odnieść do jeszcze jednej kwestii. Nieraz słyszę, że single malty należy pić solo i nie wolno ich używać do koktajli. Oczywiście taka zasada nie istnieje. Skoro możesz kupić whisky, to znaczy, że jesteś już dorosły i sam decydujesz, możesz pić single malta solo, na lodzie albo z odrobiną wody. Możesz też wykorzystać go do koktajli, tych prostych i tych bardziej wyszukanych moim jest na przykład whisky sour albo różne odmiany sour, a niektóre z tych przepisów znajdziesz w opisie do tego filmu na samym dole. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego. Jeśli film ci się podoba, nie zapomnij dawać łapki w górę. Ja już dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.